Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, 9 lutego 2022 roku. Orędzie Maryi. Umiłowane dzieci mego niepokalanego serca, zjednoczonych w krzyżu mego Syna, błogosławię was. Krzyż mego Syna jest znakiem odkupienia, choć nie dociera ono do człowieka, jeżeli każdy nie zapragnie tego z serca i nie będzie świadomy swych powinności, by być synem mego boskiego Syna. Wzywam was raz jeszcze do nawrócenia w tej chwili duchowego zagrożenia, w której demon nie tylko okrąża wokoło, ale atakuje moje dzieci. Wiara to postępowanie w każdym momencie z wonią upodobnienia się do postępowania mego boskiego Syna. To pokolenie cofnęło się w duchu. Wciąż podajecie memu boskiemu Synowi ocet. Często znajduję moich, jak zazdroszczę swoim braciom, nosząc ciężką urazę, która sprawia, że pochylacie się aż ku ziemi. Umiłowani moi, bądźcie pokorni, jako że pokora daje mądrość, aby wzrastać jak pszenica. Ukochane dzieci mego niepokalanego serca, konieczne jest dla was nawrócenie. Jako matka was osłaniam, jeśli mi na to pozwalacie. Chwile, w których żyjecie, nie są przyszłymi, ale tymi obecnymi. Chwile, w których żyjecie, nie są przyszłymi, ale tymi, które przeżywacie. I dlatego macie przeżywać teraźniejszość, wyłaniając się jako nowe stworzenia, odnowione i spragnione tej miłości i przebaczenia mego boskiego Syna, oferowanego wam w sakramencie spowiedzi. Ludu mego Syna, narzekacie, że nie widzicie, że nie słyszycie mego Syna. Zapytajcie samych siebie, czy jesteście tego godni, albo czy ugruntowaliście swoją wiarę na widzeniu i słyszeniu. Zapomnieliście, że ten, kto nie widział, ale wierzy, jest szczęśliwy. Jest pilnie potrzebne, aby człowiek był bardziej wyczulony, głęboki i intuicyjny, ale to nie jest możliwe do osiągnięcia dla was osobiście, lecz pochodzi ze zjednoczenia z Przenajświętszą Trójcą. Moje dzieci się nie uspokajają, żyją rozproszone w codzienności i w podnieceniu świata. Mój Syn odpowiada swoim dzieciom. Mój Syn jest światłem dla duszy, jest piękną wonią dla duszy, jest dźwiękiem dla duszy, jest wiatrem dla duszy, jest pokarmem dla duszy. Mój Syn jest obecny, a wy się przy nim nie zatrzymujecie. Jak rolnik troszczy się o rozwój wiary, miłości, pokory, miłości miłosiernej i wzmacniajcie się, przygotowując na to, co nadchodzi na ludzkość. Człowiek przygotował, wykuł swoje własne cierpienie, wykorzystując broń demona, nieposłuszeństwo, korzeń wszelkiego zła. Jako lud Boży przygotujcie się poprzez miłość braterską, porzućcie to, co grzeszne i ogłaszajcie, że już teraz przeżywacie oczyszczenie rodzaju ludzkiego. Jako matka cierpię. Moje dzieci się nie nawracają, nie zmieniają, nie podejmują wysiłku. Szybko zapominacie, że słońce i księżyc wywierają wpływ na ziemię i na ludzkość.
Zapominacie, że wydarzenia smagają plagami ludzkość i dalej spoglądacie na siebie w ludzkiej nędzy. Tak wiele duchowej pociechy mój Syn wam ześle pośród wielkiego oczyszczenia. Posyła swego anioła pokoju, aby was wzmocnił. W przeciwnym razie byłoby wam trudniej znieść tak wiele bólu, który się zbliża. I czy moje dzieci pod wpływem tego wszystkiego się nawróciły? Zwiększajcie dalej swoją wiarę. Karmcie się ciałem i krwią mego boskiego Syna. Nie lękajcie się. W wierze cuda są większe. Pośpieszcie się. Nawrócenie jest bliskie. Błogosławię was w imię mego Syna. Błogosławię was moją miłością. Mama Maryja. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta.